Szpital Wojewódzki w Łomży jest jedną z 19 placówek, które przemianowane zostały na jednoimienne szpitale zakaźne. Jednocześnie kierownictwo informuje, iż szpital w dalszym stopniu może liczyć na wsparcie z zewnątrz. Firmy prywatne i urzędy, dzisiaj nawet zadzwonił prezydent Łomży, który chce nam przekazać 100 tysięcy. Więc te środki i ta pomoc w różnej postaci do nas trafia i z różnych miejsc. Część środków idzie na zakup środków ochrony indywidualnej, część idzie na sprzęt. Czasami wpływa nam sprzęt jako bezpośredni zakup od darczyńcy. To są wszystkie rzeczy związane z tym, do czego jakby szpital został powołany i co ma służyć ochronie pracowników i pomocy pacjentom. Oprócz pacjentów przebywających w szpitalu wiadomo też, że do zakażenia doszło u jednego wśród pracowników placówki. No mam nadzieję, że kwarantanna przebiega w sposób prawidłowy, czyli pracownik jest na kwarantannie w domu, nigdzie nie chodzi, tak jak każdy obywatel tego kraju. Z koronawirusem 8, natomiast ci pacjenci, którzy są z podejrzeniem, w momencie to cały czas jest rotacja tych pacjentów, ponieważ jeżeli pacjent ma wynik ujemny, my go od razu wypisujemy i przekazujemy albo do innego szpitala, albo jeżeli jego stan na to pozwala, do domu. Jednocześnie władze poinformowały, że starają się zapewnić bezpieczeństwo wszystkim pracownikom. Mają ujemne na szczęście, więc wystąpiliśmy o skrócenie kwarantanny do sanepidu i mam nadzieję, że za chwilę będą z powrotem w pracy. Najważniejsze jest jednak to, że Szpital Wojewódzki w Łomży wciąż może liczyć na dalsze wsparcie.